Cześć, zapraszam na pierwszy z serii filmów, w których omawiamy poszczególne części pisemnej matury z języka angielskiego. Dziś znajomość środków językowych, czyli use of English. Co trzeba wiedzieć? Na maturze podstawowej możesz za tę część uzyskać maksymalnie 13 punktów. Na rozszerzeniu 14. Oznacza to, że na maturze podstawowej część use of English może ci dać maksymalnie 22, a na rozszerzeniu maksymalnie 23% z całości arkusza egzaminacyjnego. Jakich typów zadań należy się spodziewać w tej części? Generalnie dzielą się one na dwie kategorie. Zadania zamknięte, gdzie musisz jedynie dokonać wyboru spośród podanych odpowiedzi, i zadania otwarte, gdzie to ty musisz samodzielnie wymyślić tę odpowiedź. W przypadku zadań zamkniętych na maturze powinieneś spodziewać się zadań wyboru wielokrotnego. Od roku 2023 nie będzie już zadań na dobieranie. W przypadku zadań otwartych, które również pojawiają się na maturze podstawowej, możesz oczekiwać zadań z lukami, słowotwórstwa, transformacji zdaniowych, tłumaczeń fragmentów zdań, setów leksykalnych, czy też wreszcie złowieszczo brzmiącej gramatykalizacji. Przyjrzyjmy się, na czym polegają te wszystkie ćwiczenia. Przy okazji, klucz do wszystkich ćwiczeń omawianych na tym filmie znajduje się w opisie pod tym filmem. Rozpocznijmy od zadań zamkniętych. Po pierwsze, wybór wielokrotny. Masz zdanie wyjściowe, do którego musisz dobrać spośród opcji A, B, C taką, która najlepiej oddaje sens zdania wyjściowego. Innym przykładem wyboru wielokrotnego w zadaniach zamkniętych są mini-dialogi. Tutaj spośród podanych opcji musisz wybrać tę, która najlepiej uzupełnia dany mini-dialog. Jeszcze innym typem zadań zamkniętych w wyborze wielokrotnym to tekst z lukami z wielokrotnością wyboru. A więc masz lukę, masz cztery opcje uzupełnienia tej luki, twoim zadaniem jest wybrać tę, która w sposób logiczny i gramatycznie poprawny pasuje do tekstu. W przypadku zadań otwartych mamy większą różnorodność. Możesz spotkać zadanie z lukami. A więc tekst, trzy luki. Twoim zadaniem jest wymyślić słowo, które w sposób logiczny i gramatycznie poprawny pasuje do tekstu. Innym przykładem zadań otwartych są zadania na słowotwórstwo. Dostajesz zdanie, względnie tekst. W nawiasie masz słowo, które musisz przekształcić w taki sposób, aby w sposób logiczny i gramatycznie poprawny pasowało do reszty tekstu. Kolejny przykład zadań otwartych to transformacje zdaniowe, czyli tak zwane parafrazy. Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, musisz uzupełnić każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego. Każdą lukę możesz wpisać maksymalnie do 5 wyrazów. Tłumaczenie fragmentów zdań to kolejny przykład zadań otwartych. Tym razem masz zdanie w języku angielskim, ale część tego zdania jest w języku polskim i musisz dokonać tłumaczenia tej części zdania. Maksymalnie możesz wpisać 5 słów. Oczywiście wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Sety leksykalne. Tym razem chodzi o to, że dostajesz 2, względnie 3 zdania, w zależności od tego, czy wybrałeś maturę podstawową czy rozszerzoną, i musisz znaleźć wyraz, który poprawnie uzupełnia obydwa zdania. Na maturze rozszerzonej 3 zdania. Naturalnie wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. I wreszcie gramatykalizacja. Otrzymujesz zdania, które należy uzupełnić. W tym celu musisz wykorzystać w odpowiedniej formie podane w nawiasach wyrazy. Nie należy przy tym zmieniać ich kolejności. Trzeba natomiast, jeśli to jest konieczne, dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Raz jeszcze, wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie
do 4 wyrazów. Linki, tak jak powiedziałem, do poprawień odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń omawianych w tym filmie znajdziesz w opisie. Czekamy na Twój komentarz. Napisz, które z tych zadań wydają Ci się szczególnie trudne. Może masz jakiś pomysł na skuteczne opanowanie User English? Koniecznie daj nam znać w komentarzu. Na koniec małe przypomnienie. Dzisiejszy materiał to pierwszy z serii filmów, w których omawiamy poszczególne części pisemnej matury z języka angielskiego. Wkrótce pojawią się następne. Aby ich nie przegapić, zasubskrybuj nasz kanał. A zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszamy Cię do Encio. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!